Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka czytania metodą sylabową. Dzisiaj spotkanie z sylabą SZO, a więc jeżeli jesteście zainteresowani, usiądźcie wygodnie, zapraszam na dzisiejszą lekcję. Oto sylaba SZO. Możemy ją spotkać zapisaną na dwa sposoby. Może być ona zapisana małą albo wielką literą. Bez względu na to, czy jest zapisana małą, czy też wielką literą, odczytujemy tak samo. Odczytujemy ją jako SZO. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą SZO? Dla przykładu niech posłuży nam wyraz szopa i szopy, szopy pracze. Najpierw wyklaszczmy sylaby w wyrazie szopa. Szo-pa. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie szopy. Szo-py. Zwróćcie uwagę, wyraz szopa możemy już samodzielnie przeczytać. Znamy bowiem obydwie sylaby, które są potrzebne do przeczytania tego wyrazu. A jakie inne wyrazy rozpoczynają się sylabą szo? Na przykład wyraz szosa albo szorować. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Szosa, szosa. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie szorować. Szorować. Wróćmy do wyrazu szosa. Zauważcie, że znamy obydwie sylaby potrzebne, by ten wyraz przeczytać. Przeczytajmy go więc wspólnie. Szosa. Sylaba szo może się również znaleźć na początku wyrazu szofer albo szoferka. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Zacznijmy od wyrazu szofer. Szofer. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie szoferka. Szoferka. Szoferka to pomieszczenie dla kierowcy, które znajduje się w samochodzie ciężarowym. Albo wyraz szokować, czy szokujący. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Szokować. Szokować. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie szokujący. Szokujący. A czy sylaba szo może się znaleźć na końcu wyrazu? Tak, jako przykład niech posłuży wyraz pieszo. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Pieszo. Mam nadzieję, że wyklaskiwanie sylab nie sprawia Wam żadnych problemów, dlatego poproszę Was o lajk i ćwiczmy dalej. Sylabę szo możemy również spotkać wewnątrz wyrazu. Na przykład wewnątrz wyrazu suszone albo nieustraszony. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie suszone, na przykład suszone grzyby czy suszone owoce. Gotowi? Suszone. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie nieustraszony. Nieustraszony. Uf. A teraz zapraszam Was do rozwiązania rebusu. Oto para. Ale w wyrazie para została skreślona sylaba ra. Do tej sylaby, która została, mam dodać sylabę sza, co będzie rozwiązaniem rebusu. Rozwiązaniem rebusu będzie pasza, a więc wyraz pasza. Tym razem zapraszam Was do odczytywania sylab i wyrazów. Zaczynamy od góry sylaby zapisane białym kolorem. Start. Szo, ra, ne, ro, sze, fi, wo, la, sze, do, ka, ti, szo, de. Teraz przeczytajmy sylaby, które zostały zapisane kolorem żółtym. Zaczynamy. Szo, sa, szo, pa, no, sze, sza, fa, szala, szara, szeroko, szefowa. Tym razem zapraszam Was do odczytywania wyrazów. Zostały one zapisane na dole kolorem zielonym. Zaczynamy. Szopa, szosa, szafa, nosze, nasze, kasza, szata, wasza, szale, pasza, szara, szeroko, szeregowi. A teraz przeczytajmy zdania wyrazowo-obrazkowe. Zaczynamy od góry, zdanie zapisane na biało. Czytamy. Daleko, szeroka szosa. Pod spodem zdanie zapisane na zielono brzmi. To szopa Filipa. I kolejne zdanie, tym razem zapisane na żółto. Natasza ma szare szaliki. I ostatnie zdania na dole zapisane na niebiesko brzmią. To kasza, a to kasa. Proponuję, żebyśmy raz jeszcze przeczytali wszystkie zdania, ale w nieco szybszym tempie. Zaczynamy. Daleko, szeroka szosa. To szopa Filipa. Natasza ma szare szaliki. To kasza, a to kasa. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening przebiegł Wam wyśmienicie i oczywiście nie mieliście z nim żadnego problemu, dlatego pamiętajcie o lajku, czyli łapce podniesionej do góry, a ja żegnam się z Wami i życzę Wam pięknego dnia. Jednocześnie zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka czytania metodą sylabową z kolejną sylabą. A więc do zobaczenia. Pa, buziaki.